na przekór trollowi Blizzardowi i wszystkim przeciwnościom losu nadal gram druidem. Znowu w kolejnym sezonie. Cóż, stworzyłem sobie talię, więc szkoda ją olać. A zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce, jeżeli i jak długo moja cierpliwość wytrzyma. Tak, ogólnie do mojej talii, w mojej talii zrobiłem kilka różnic. Wywaliłem jedno nasycenie, wywaliłem jeden gwałtowny wzrost, wrzuciłem księcia Keleseta i wrzuciłem projekt biologiczny. Tak, książę Keleset, nie wiem, czy on jest w sumie dobry, bo większość mojej talii tak opiera się na ożywianiu stworów Hadronoxem, które tak buffa z Keleseta nie dostają, ale z racji tego, że mogłem w ogóle wywalić sobie karty kosztujące 2 z mojej talii, więc uznałem, że książę Keleset to jest taki fajny dodatek do mojej talii. Aczkolwiek on trochę nie bardzo zgrywa się z tą kartą, która przyzywa stwora kosztującego 4 lub mniej i daje mi armor, bo może się zdarzyć tak, że właśnie przyzwie mi Keleseta, a to raczej będzie przykra informacja. Dobra, mamy smoka, mamy Hadronoxa, to oczywiście się wytradujemy. Kapłan raczej nie ma zbyt łatwego zadania z zabijaniem stworów, które mają jeden punkt życia. A z tego co widzimy, jest to jakiś kapłan na defratlach. Czyli raczej tutaj OTK, nie mamy co się obawiać po jego stronie. No dobra, myślę, że monety na razie używać nie będziemy, poczekamy po prostu na nią, może się przyda nam kiedy indziej. Projekt biologiczny też jest fajny, bo dzięki niemu nawet kiedy go dobierzemy w 10 turze, możemy mieć w 10 turze 11 many. Co niejednokrotnie okazało się być całkiem przydatne. O, duchowy bicz, tak a propos zbijania stworów z jednym punktem życia kapłanem. Zapomniałem, że taka karta jak duchowy bicz istnieje w grze. Jest żarłoczny szlam, z kolei myślałem, czy by tej karty nie wyrzucić stali z tego względu, że czasami ona mi koliduje z grabarzem, jak ta karta się nazywa? Grabicielem. Z grabicielem? Kurczę, znowu nie pamiętam, jak ta karta się nazywa. Ale wiecie, którą mam na myśli. Tą, która przejmuje defratle 3 stronników, którzy zginęli w trakcie walki. Dobra, tu się wytradujemy. Myślę, że karta, która, z której bym się chyba najbardziej cieszył, to byłby Death Grip. O! Jak to się mówi, mówisz. Masz? W sumie fajny też by był Frostmourne. Wow. Ktoś się nie bał i pożyczył sobie mojego króla Lisza. No dobra, trudno. Dobra, dobierzmy sobie kartę. Jest rozdroże całkiem spoko. Zobaczmy, co uda nam się pożyczyć z talii przeciwnika. Jest smok. W sumie z racji tego, że mamy po swojej stronie w dłoni 2 inne smoki, to myślę, że ta karta wcale nie jest najgorsza. Tym bardziej, że tak jak widzimy, mój przeciwnik ma dość małe stwory, więc być może smok, którego właśnie dostaliśmy, pozwoli mi w bardzo łatwy sposób te stwory zniszczyć. Albo na przykład dobić króla Lisza. No. Myślę, że korzystając z okazji użyjemy karty mojego przeciwnika, żeby pozbyć się stwora, którego z kolei on nam ukradł. Także w sumie nie tyle ukradł, co skopiował. Bo złodziejami, jak widać, jesteśmy na razie tylko my. Dobra, myślę, że w sumie mamy bardzo do... O, nie! No to było niefajne, to było niefajne, bo straciliśmy już... utrata naturalizacji jest bardzo bolesna. Bo teraz nie będziemy mogli w jednej turze przyzwać Hadronoxa i go od razu zniszczyć. A grając na Priesta trochę obawiam się, że on w jakiś sposób mojego Hadronoxa ukradnie. A to będzie katastrofalne w skutkach dla mnie. W sumie na Priesta też jest zły pomysł rzucanie Keleseta, bo teraz stwory, które normalnie miałyby ataku 4, mają ataku 5, więc są nieodporne na słowo cienia śmierć. Dobra, zróbmy tak z nadzieją, że statua zniszczy smoka 5 na 3. Może mamy trochę szczęścia. No jak widać, nie dzisiaj. No dobra. Skoro tak. Kurczę, boję się teraz trochę Hadronoxa wystawiać. Sprowadzam życie. Wow. Ale krztraza. Okej. Tutaj tej karty to się w sumie nie spodziewałem. No dobra, z racji tego, że pojawiła się Alekstrasa, więc będę miał na czym Hadronoxa zbić, to owego Hadronoxa wystawimy. Ma 4 punkty życia, więc go nie przejmie. Ała.
Czyżby chciał użyć krzyk i cofnąć wszystko do mojej talii? Bo tak to trochę wygląda. Miejmy nadzieję, że nie. Kurczę, tego się właśnie obawiałem. No dobra. Kurczę, a tym bardziej, że godzinę duchów dobrałem, czyli akurat mógłbym Hadronoxa ożywić z powrotem. No nic, trudno. Będziemy musieli go dobrać raz jeszcze. Teraz niestety będzie miał 3 punkty życia, więc jeżeli... 3 punkty ataku, więc jeżeli mój przeciwnik będzie miał to, co przejmuje na jedną turę stwora mającego 3 lub mniej ataku, to może to się dla mnie bardzo źle skończyć, jak mi Hadronoxa ukradnie. Okej. Jest Pinata i jest Amara. No ale akurat myślę tutaj punkty życia mojego przeciwnika nie są dla mnie jakimś dużym problemem, bo i tak walka moim Hadronox z druidem tutaj polega na tym, kto po prostu dłużej przeżyje, kogo prędzej fatyga zje. O, ale Krztraza, siema. Jak tak dalej pójdzie, to się okaże, że zbije mojego przeciwnika jego własną kartą. W sumie już smok bijący za 3 umożliwił mi zbicie jego króla Lisza. To może jego Alekstraza umożliwi mi zabicie go w ogóle. Dobra, kolejny legendar dla niego. Jak widzimy, jest Kern Krwawe Kopyto. Okej, dobra, ważne, że tygrys zginął. Więc w razie czego już jakiś tam efekt będzie dla mojego... trupiciela. Okej, kolejny taunt dla mnie. No idziemy na face. Na razie nie będę używał rozdroża, bo może mi to się przydać później, chociaż myślałem, żeby w tej turze przypadkiem dwóch kart sobie nie dobrać. No ale na razie obędziemy się bez tego. Wow! Okej, no to mamy Hadronox druida na Hadronox Priesta. W sumie fajne jest to, że teraz ta karta, którą mam, dobierze mi Hadronoxa, więc nie będziemy musieli go po raz kolejny szukać. Dobra, jest Hadronox. I podejście numer 2, może tym razem mi go nie cofnie. Chociaż jeżeli teraz by użył przerażający krzyk, to ja bym dostał arcybiskupa Benedykta. Więc w sumie całkiem spoko. Dobra. Hadronox zginął, czyli w sumie to, na czym mi najbardziej... Serio? O nie! Nie lubię tej karty. No. No i się pozabijali wszyscy. Jeden biedny taunt został. A wiecie co? To my zrobimy tak. Z racji tego, że on także w swojej talii ma Hadronoxa i masę moich tauntów, to zrobimy tak. I postaramy się doprowadzić do sytuacji, w której jego... własna smoczyca go zabije. Zobaczymy, czy teraz też będzie taki cwany, bo zabił cały mój stół głupim zaklęciem za 5, a czy będzie w stanie rozprawić się ze smokiem. Okej, czyli jak widzimy, najlepszą obroną jest atak i sam zginął z rąk swoich własnych stworów. No mamy zwycięstwo. Aczkolwiek z tego, co wiem, teraz na rankingach jest milion hunterów, więc raczej hunterów powinienem się w tym sezonie spodziewać. A z nimi może być różnie.